Logistyk to osoba wykorzystująca w swojej pracy nowoczesne oprogramowanie. W związku z tym Wyższa Szkoła Logistyki kształci studentów w oparciu o systemy informatyczne na co dzień wykorzystywane w firmach branży TSL czy firmach produkcyjnych. Studenci uczą się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych pod okiem doświadczonych dydaktyków oraz przy wsparciu firm wdrażających systemy informatyczne w biznesie. Jedną z takich firm jest Quantum Software z systemem Kuguar WMS Pro, z którą WSL współpracuje od wielu lat. Celem zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Logistyki jest pokazywanie funkcjonalności systemów informatycznych. Najprostszym sposobem przekazywania tej wiedzy jest przedstawianie pewnych procesów zachodzących w firmach logistycznych. W czasie zajęć dydaktycznych realizowane są różnego rodzaju case study, które mają posłużyć przedstawieniu pewnych sytuacji związanych w firmach, a zadaniem studentów jest rozwiązanie tych problemów, korzystając z oprogramowania informatycznego. Po zakończeniu każdego przykładu omawiamy rezultaty otrzymane w systemie informatycznym, porównujemy wyniki i dzięki czemu wyciągamy pewne wnioski, które mają posłużyć omówieniu przykładu, który przecież został zrealizowany. Realizowane podczas zajęć dydaktycznych przykłady odzwierciedlają dokładnie takie same sytuacje w przedsiębiorstwach logistycznych, dzięki czemu studenci też mają możliwość poznania tych procesów i realizacji w dokładnie taki sam sposób, jak odbywa się to w realnych przedsiębiorstwach. Quantum Software na rynku europejskim jest jednym z nielicznych dostawców pełnej gamy produktów SC, czyli Supply Chain Execution. Zajmujemy się wsparciem informatycznym dla czterech głównych gałęzi logistyki, takich jak logistyka magazynowania, logistyka produkcji, zarówno wykonania, jak i planowania produkcji, logistyka transportu i chyba z tych wszystkich gałęzi najmniej znana logistyka otoczenia zakładu, tak zwany Yard Management System. Żaden człowiek nie będzie w stanie znaleźć pośród na przykład 10 tysięcy palet Red Bulla, chociaż widok jest uskrzydlający, tej, która ma najkrótszą datę i powinna zgodnie z zasadą FEFO na przykład opuścić magazyn. Także te wszystkie techniki też wspierające człowieka, typu voice, typu RFID, typu zwykłe, klasyczne terminale radiowe, pozwalają mu się najzwyczajniej w świecie odnaleźć w tej rzeczywistości magazynowej, w której przy dzisiejszej skali zjawisk logistyki magazynowej śmiem twierdzić, że ten człowiek by się nie odnalazł, byłaby eskalacja zasobów, eskalacja czasu pracy, wykonania podstawowych operacji logistycznych, jakie mają miejsce w strukturach magazynowych. Firma Schrader Internationale Logistik jest na terenie Polski od 1993 roku. W tym roku obchodzimy 20-lecie. W roku 2006 świadomi konieczności dokonania zmian technologicznych również w naszej branży podjęliśmy współpracę z firmą Quantum i wdrożyliśmy system Kuguar, który w sposób zasadniczy zmienił technologię w naszej firmie. To działanie miało bardzo wiele zalet i przyniosło dużą dokładność, szybkość, automatyzację przede wszystkim procesów i dzięki temu klient nasz mógł zminimalizować na przykład stany magazynowe. Możemy pracować praktycznie, żeby on do ostatniej palety, do ostatniego kilograma danego surowca. Nie potrzeba utrzymywać stanów magazynowych bezpiecznych na wypadek jakichś komplikacji w obsłudze. Firma Quantum z WSL współpracuje od bardzo wielu lat. Przygoda zaczęła się od pracowni logistycznej wyposażonej początkowo w sam moduł Kuguar WMS Pro, pracowni, której wspólnie staraliśmy się odzwierciedlić zjawiska logistyki magazynowania w skali mikro, także mogły i odbywają się nadal w tej pracowni faktycznie ćwiczenia procesów w taki sposób, jak one przebiegają w magazynie. Szerokie spektrum ludzi, którzy korzystają z tego typu pracowni, prowadzą pewne testy algorytmów związanych z przydziałem lokacji czy algorytmów kompletacji na magazynie. Zawsze mają cenne uwagi, co należałoby zmienić, co poprawić. Z
studenci mają okazję poznać narzędzia, z którymi spotkają się potem w rzeczywistości zawodowej i na pewno studenci znający tego typu narzędzia są bardziej cennym narybkiem na rynku niż studenci, którzy dysponują samą i tylko wyłącznie teorią.